Młodzi zawodnicy karate tradycyjnego z klubów z Biłgoraja, Zamościa, Kraśnika i Tomaszowa Lubelskiego w minioną sobotę spotkali się na ligowym turnieju. Na kolejnych edycjach ligowych spotkań zawodnicy zbierają punkty. Turniej to też trening startowy, który ma pomóc w przygotowaniach do poważniejszych imprez. Chodzi o to, żeby jak najwięcej startowali, jak najwięcej ćwiczyli, jak najwięcej oswajali się z tym stresem. Dzięki temu na imprezach głównych, jak Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Puchary Polski Dzieci, jest im o wiele, wiele łatwiej, bo nie jest to pierwszy start. Ich ten stres nie paraliżuje, dlatego takie starty jak ligi są bardzo potrzebne i zazwyczaj z doświadczenia to jest tak, że te dzieci, te osoby, które startują w takich ligach, podwyższają swoje umiejętności i są coraz lepsze. Podczas Ligi Karate na matach swoje umiejętności prezentowali zawodnicy w wieku od przedszkolaka do młodzieżowca, czyli przedział wiekowy to od 6 do 21 lat. Dla tych najmłodszych to często pierwsze współzawodnictwo, choć doskonale wiedzą, jaka postawa gwarantuje dobry start. Skoncentrowanym, żeby nie stresować się, żeby dobrze wypaść. Super. Ty jesteś jeszcze przed startem, czy już też startowałeś? Ja już startowałem. Aha, i co, zadowolona jesteś ze swojego? Tak? 6 punktów. Super. Akurat, bo każdy myśli, że karate to się każdy bije, a to chodzi tylko o to, żeby być w ruchu, rozciągamy się i jest fajnie. A to jest trudne? Dużo musicie ćwiczyć, trenować? No nie, ale do zawodów warto jest trochę potrenować, coś zdobyć. No. Na moich drugich zawodach zdobyłem 3. miejsce. To prawda. Z kata Heian Shodan. Będę się wybierać na Mistrzostwa Polski. Super. A tutaj jak ci poszło dzisiaj? Dopiero będę startować. Młodzi zawodnicy pokazywali swoje umiejętności przed dwukrotnym mistrzem świata karate tradycyjnego Danielem Iwankiem. Mówi, takie starty ligowe mają duże znaczenie. I poprzez właśnie te starty nabywają tej pewności siebie, bo są takie dzieci też, które, no nie szukujmy się, nigdy nie będą mistrzami, ale dzięki temu, że startują, że jest rywalizacja, czasami trzeba ileś razy przegrać, żeby raz wygrać, czyli ta gra uczy też i wygrywania, i przegrywania. Tak samo im się to później przydaje w życiu, dlatego jak najbardziej są talenty, myślę, że w przyszłości też będą mistrzami, mam nadzieję, że też będą mistrzami świata, ale jest to długa praca, długa droga i potrzebna jest tym wszystkim wytrwałość. Na razie przed zawodnikami kolejne starty ligowe, której zakończenie planowane jest na koniec maja. Ostatni turniej odbędzie się w Zamościu. Rozgrywki w rundzie rewanżowej zainaugurowali juniorzy starsi Łady Biłgoraj. Tuż przed świętami wielkanocnymi podopieczni Krzysztofa Pardo ulegli w Łęcznej Górnikowi 0-3, natomiast w minioną sobotę na własnym boisku zrehabilitowali się swoim kibicom, pokonując start Krasnystaw aż 6-0. Do historii przejdzie na pewno fakt, iż wszystkie bramki strzelił Arkadiusz Czok. Od początku Łada dominowała na boisku. Już w 12 minucie w polu karnym faulowany został właśnie Arek Czok, który chwilę później ładnym strzałem skutecznie wykorzystał 11. To już akcja z 31 minuty. Dobre, długie podanie, nie było spalonego, dokładny strzał w sytuacji 1-1 z bramkarzem i 2-0 dla Łady. 10 minut później było już 3-0. Znów głównym bohaterem był Czok, który sprytnie kiwał obrońców gości tuż przed ich bramką do momentu, gdy został faulowany i sędzia po raz drugi odgwizdał rzut karny. Zdobycie bramki było tylko formalnością. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron przyjezdni starali się nawiązać walkę i doprowadzić choćby do remisu. Tego dnia juniorzy Łady byli jednak naprawdę dobrze dysponowani. Kilkanaście minut po wznowieniu gry padł 4. gol, a później to piłkarze startu stanęli przed szansą zdobycia bramki po tym, jak jeden z naszych obrońców zagrał ręką w polu karnym. O wielkim pechu może mówić egzekutor 11, który oddał na tyle niefortunny strzał, że piłka obiła tylko słupek bramki bronionej przez Arka Kniazia. Tym bardziej, że po chwili Łada przeprowadziła skuteczną kontrę, która skończyła się 5. trafieniem Czoka. Worek z bramkami zawiązało ostatnie, najładniejsze trafienie w 71. minucie gry. Kolejny raz niesamowity tego dnia Arek Czok otrzymał dokładne, długie podanie i pięknym strzałem z lewej nogi ustalił wynik meczu na 6-0. Sam co powiedzieć, zaskoczyło mnie. Nie wiedziałem, że będę tak w takiej formie jestem, bo ostatnie dwa mecze w seniorach nie pokazałem zbyt dużej klasy. Czy przypominasz sobie, kiedy ostatni raz zdobyłeś 6 bramek w meczu? Nie przypominam, nie było takiej sytuacji jeszcze. Zdobycie tak dużej ilości goli w jednym meczu to sytuacja, która ma miejsce niezwykle rzadko. Kibice pamiętają z pewnością taki wyczyn innego Arkadiusza, reprezentującego Ajax Amsterdam, Arkadiusza Milika w Pucharze Holandii we wrześniu 2014 roku. Nie mamy nic przeciwko, żeby tak wysoko swoim strzelaniem dotarł także nasz Arek Czok.
Rywalizacje w ramach piłkarskiej wiosny rozpoczęły też grupy młodzieżowe Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie drużyny wygrały swoje mecze. Trampkarze starsi z rocznika 2001, trenowani przez Siergieja Sawczuka, pokonali Lubliniankę Lublin 3-1 po dwóch golach Mateusza Dziurdzy i jednym trafieniu Damiana Kupca. Trener przyjezdnych, z którym rozmawialiśmy w przerwie meczu, pochwalił naszych zawodników. To są grupy młodzieżowe, więc uważam, że tutaj wynik bardzo szybko może się zmienić diametralnie na drugą stronę. Uważam, że Osir Biłgoraj prezentuje się delikatnie lepiej, ma lekką przewagę, fajnie operują piłką, chłopcy są dobrze przygotowani technicznie, również taktycznie. Moją drużynę za to mogę pochwalić za walkę, także mam nadzieję, że jednak uzyskamy tutaj korzystny rezultat. Ostatecznie Lubliniance nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę i 3 punkty pozostały w Biłgoraju. 2 godziny później swój mecz rozegrali też podopieczni Łukasza Mazurka, czyli trampkarze młodsi z rocznika 2002. Ich rywalem tego dnia był Huragan Międzyrzec Podlaski. Osir wygrał 2-0 dzięki 2 celnym trafieniom Mateusza Koguca. W tym samym czasie na głównej płycie biłgorajskiego stadionu walczyli też juniorzy młodsi Osiru. Ten solidny zespół pokazał po raz kolejny, że potrafi dobrze grać w piłkę. Tym razem zawodnicy trenowani przez Andrzeja Wachowicza nie dali szansy Stali Kraśnik, pokonując tę drużynę wynikiem 2-0. Mecz rozstrzygnął się w pierwszej połowie, a obie bramki dla Biłgorajan zdobył Dawid Safin. Więcej o meczach na stronie internetowej Osiru Biłgoraj.